Porozmawiajmy dzisiaj o Asoce, tak, nie mylić OZU. Za ten suchar odejmuję domowi cebuli 20 punktów. I tak, na końcu zobaczymy parę memów. Nie będę tutaj rozbierał trailera klatka po klatce, wiecie, pokazują strzałki i kółka. Na tym ujęciu z wielkim admirałem Tronem. W tle widzimy górę. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zauważymy, że góra pokryta jest trawą. Taką samą, jak możecie zobaczyć i dotknąć, jak wyjdziecie z domu, bo małe nerdy. Zapowiedź była spoko, ogólnie z tego powodu, że no, kurde. Jeśli oglądaliście stare recenzje Rebeliantów, to jest kolejny sezon, tylko z aktorami na żywo. I jestem pewien, że w którymś momencie zobaczymy pełną ekipę, no prawie pełną, znowu razem na ekranie. It's been a while. Things have changed. Ja jako fan Star Wars Rebelianci, czy jak my to oczywiście znaliśmy, pod memiczną nazwą Star Wars Imperium, podwójna beka, mam dużą nadzieję, co chodzi o ten serial. Szczególnie po tym, gdy zobaczyłem ilość wyświetleń, jaką ma zapowiedź. Większą niż trzeci sezon Mando, więc szczególnie po tym, jak kurczę, ostatnio coś sobie Mando nie radzi. Chodzą głosy, że Mando opuści Gwiezdę Wojny. Nie, Boże, proszę, nie! Ale o tym więcej jutro w filmie z newsami. Dlatego Ahsoka ma szansę być następcą Mandalorianina. Nowy zły charakter z pomarańczowym mieczem świetlnym. Kurczę, ja mam takie wrażenie, że oni z każdą nową produkcją chcą nas przyciągnąć jakimś nowym mieczem świetlnym. Tak było w sequelach, wiecie, miecz Kylo. W Rebeliantach mieliśmy mieczokoptery. They fly now! They fly now! Nawet w prequelach zobaczyliśmy po raz pierwszy na ekranie fioletowy miecz świetlny. Tak teraz są one pomarańczowe, trochę jakby je kupili gdzieś w przecenie. Jakaś podruba z Chin, dlatego pomarańczowe, ale Dave Filoni powiedział, że to jest zamierzone. A co chodzi o samego złego? Nie tego z Gothica. Gdy widziałem z nim scenę, miałem takie wrażenie... Mamo, mamo, chcę Vadera. Mama, mamy Vadera w domu, no i Vader w domu. Bo sorry, a ta scena? Kopi w klej. Zdaje mi się, że robią to celowo i że będziemy mieć jak znowu powtórkę Vader kontra Ahsoka, jak w drugim sezonie Rebeliantów, tylko że teraz, wiecie, no... z Vaderem w domu, tak? Chociaż jako zły mi się podoba, mam także wrażenie, że serial dzieje się przed zakończeniem Rebeliantów, przed tą ostatnią sceną. Dlaczego? Tutaj widzimy Sabine bez hełmu, w długich włosach oraz Ahsoka ma jeszcze szare szaty. A wiemy, że w zakończeniu Rebeliantów Sabine miała już krótkie włosy, miała już swój hełm, a oczywiście Ahsoka była Ahsoką szarą, później walczyła z Balrogiem, no i pojawiło się jako Ahsoka biała. Więc wydaje mi się, że serial będzie działo się przed tym. Czym się martwię, to tak, na pewno wielki admirał Tron. W Rebeliantach, ponieważ to była animacja, mimo że miał naprawdę fajne momenty, wiecie, ponieważ to była animacja, nie mógł być zbyt brutalny. Ale tutaj mogło sobie pozwolić na więcej. W zapowiedzi, która wyciekła, możemy zobaczyć twarz wielkiego admirała i ja nie wiem, czy to jest po prostu taka jakość, ale pierwsze, jakie miałem odczucie, to Tron i Tron po roku w Rosji. Ale czwarty sezon Rebeliantów został bardzo szybko ucięty, przez co bardzo mało go widzieliśmy. Mam nadzieję, że teraz to nadrobią, że będzie fajnym, złym charakterem i nie, że nie zrobią z niego, wiecie, Haxa 2.0, który był jednym wielkim pośmieliskiem i najlepiej przysłużył się do wycierania podłogi. Kolejną rzeczą, która mnie martwi, jest World Between Worlds, czyli świat pomiędzy światami, chyba tak to się nazywało w języku polskim. W każdym razie, w Rebeliantach, to będzie też spoiler, oficjalnie wprowadzono możliwość do kanonu podróży w czasie, co mi się tak średnio uśmiecha, bo zawsze podróże w czasie tak średnio wychodzą. Mam wrażenie, że Ahsoka może to wykorzystać, ponieważ ewidentnie zbliżamy się do sequeli, to widać nawet w trzecim sezonie Mando, żeby przenieść się w czasie do okresu po 9 epizodzie, by pomóc Rey w odbudowie zakonu Jedi. W taki sposób właśnie Ahsoka może znaleźć się w filmie. To po pierwsze. Po drugie, no to są podróże w czasie. Time travel! Więc mogło to wykorzystać jako pretekst, by w przyszłości zrobić reboot oryginalnej trylogii. Co wiecie, no, chyba fanom się średnio to spodoba. A co wy myślicie o Ahsoce? Jesteście fanami Rebeliantów? Jesteście podjarani? Piszcie w komentarzach, dajcie lajki i suby, wiecie, o co chodzi. Widzę wasze komentarze, jeszcze trochę zajmie mi powrót na główny kanał, ale żeby zaspokoić wasze uzależnienie memami. What? Co? Widzenie Hery w trailerze o Ahsoce, goglowanie i dowiedzenie się, że jest żoną Iwana McGregora? Possibly. No to Hera będzie miała. The high ground.
Ahsoka nie chce nikomu zrobić krzywdy, Yoda. Pierwsza krew, Killing Spree, Rampage, Unstoppable, Dominating, Godlike. Rampage, Dominating, Unstoppable. Yoda się w tańcu nie pier... Przygody młodych Jedi i ludzie, którzy wiedzą, ludzie, którzy nie wiedzą. Tak, powiedzmy, że zakończenie będzie... O kurwa. Gdzie staje tę wersję zapowiedzi Ahsoki? Kolega prosił o link.